Czy udało się już Państwu odwiedzić bodaj najsłynniejszy plac budowy na świecie, czyli wciąż nieukończony kościół Sagrada Familia w Barcelonie? Jeśli nie, to serdecznie polecam. Bilet wstępu kosztuje w 2024 roku 26 euro, a jeśli chcemy zwiedzić kościół z przewodnikiem, cena wzrośnie do 30 euro. Jest też więcej wariantów, w tym możliwość wejścia na jedną zwierz i zwiedzanie z audio przewodnikiem dostępnym również po polsku. To co jednak mnie zaskoczyło najbardziej w czasie kupowania biletów online, to obecność w grupie osób uprawnionych do skorzystania ze zniżek kategorii unemployment, czyli bezrobotnych. Potem okazało się, że Sagrada Familia nie jest to wyjątkiem, a w Katalonii dba się o włączanie osób niepracujących, a zatem znajdujących się w trudniejszej sytuacji, w wir życia kulturalnego. Wstęp do tego słynnego dzieła Antonio Gaudiego dla osoby bezrobotnej i zarejestrowanej jako taka w Hiszpanii oraz dysponującej stosownym zaświadczeniem jest bezpłatny, a zwiedzanie z przewodnikiem kosztuje zaledwie 4 euro. Inny przykład. W lipcu w stolicy Katalonii odbywa się czterodniowy Cruilia Festival. Tu osoba bezrobotna może liczyć na 15% zniżki od ceny biletu. Można się zastanawiać, co to ma wspólnego z karierą. Otóż dużo. W analizach sytuacji na rynku pracy mówi się m.in. o osobach, które są nie tylko oddalone od owego rynku, ale również zagrożone wykluczeniem społecznym. Dostępność na preferencyjnych zasadach do dóbr kultury i życia kulturalnego to sprawy szalenie ważne dla naszego dobrostanu, dla poczucia naszej wartości. Niestety nie spotkałem się dotąd z takimi rozwiązaniami w Polsce. Według syntezy Głównego Urzędu Statystycznego uczestnictwo ludności w kulturze w 2019 roku najwięcej z nas chodzi do kina 61,2%. Zabytki zwiedza 38,5% Polaków, muzea zaś 26,7%. Do teatru uczęszcza 20,2%, prawie tyle samo chodzi na koncerty, po około 10% odwiedza festiwale i galerie sztuki. Zainteresowanie osób bezrobotnych korzystaniem z dóbr kultury potwierdza Gata Niemczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w artykule Polski bezrobotny i jego aktywność w internecie. Wyszukiwanie w globalnej sieci informacji związanych z kulturą zadeklarowało 35,8% osób bezrobotnych, co daje wyższy procent niż odwiedzających Muzea Rodaków w ogóle. Jak więc widać, potrzeby są, skoro tak, to powinny istnieć i rozwiązania. Osoba, która nie jest wykluczona z udziału w życiu kulturalnym, która ma dostęp do dóbr kultury, to osoba pewniejsza siebie, to osoba, która ma szersze horyzonty. To osoba, która spotyka się z innymi ludźmi. To osoba, która ma mniej zachwiane poczucie własnej wartości, a tym samym większe szanse na rychły powrót na rynek pracy. W kolejnym odcinku zastanowimy się nad tym, czy ścieżka kariery wpływa na wybór szkoły ponad podstawowej. Do usłyszenia.